Zaczynamy serię zwaną Osoba Jezusa. Będziemy zajmować się człowiekiem, Jezusem Chrystusem, człowiekiem z nieba. Będziemy się przyglądać temu, jaki On jest, byśmy mogli być jak On. Pierwsza lekcja również nosi tytuł Osoba Jezusa. Czytamy Jana 8:46. Któż z was, mówiąc do Żydów, którzy byli wokół Niego, może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? Jest to prawda nieosiągalna, absolutnie nieosiągalna przez człowieka. Dzisiaj rozważymy pewne fakty z życia Jezusa Chrystusa. Ale zanim spojrzymy na te fakty, musimy zadać sobie pytanie, kto i kiedy rzucił takie wyzwanie swoim wrogom? Któż z was może mi dowieść grzechu? To było wezwanie rzucone przez Pana Jezusa i nie można powiedzieć, że On był zrozumiały lub przesadzał, lub nie znał dobrze samego siebie. Nie możemy tak powiedzieć. To były słowa człowieka, którego sumienie odzwierciedlało twierdzenie. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jana 10:30. Chciałem, byście tam otworzyli swoje Biblię. 10 rozdział Jana. Pan jakby tutaj powiedział, ja nie wiem, co to znaczy czuć się winnym. Któż z was może mnie przekonać o grzechu? Tak powiedział. Ja nie wiem, co to znaczy czuć się winnym. Nigdy nie zrobiłem nawet jednej rzeczy w swoim życiu, za co czułbym się winny. Moje sumienie mnie nie oskarża. To mówił człowiek, Jezus. Nie mam czego żałować. To jest sedno tego, co miał na myśli, mówiąc, któż z was może mi dowieść grzechu? Powiedział przez to, nie muszę cofać ani jednego słowa, które wypowiedziałem. Nikogo nie muszę przepraszać lub prosić o przebaczenie. Któż z was może mi udowodnić grzech? Wystarczy, że to raz przeczytam i wiem dobrze, że On jest zupełnie inny niż ja. Amen. Ja to wiem, ale wiem także, że teraz jest On we mnie. Nie jest to tylko obiektywne życie, ale to życie jest we mnie i ono potwierdza we mnie, że będzie taki czas, kiedy będę taki jak On. Któż z was może mi dowieść grzechu? My nie możemy tego powiedzieć o sobie, gdyż nikt z nas nie miał podobnego przeżycia, ani też nie spotkaliśmy człowieka, który mógłby o sobie tak powiedzieć. Większość z nas jest tak powierzchowna, że przyjmujemy grzech jako coś nieuniknionego i usprawiedliwionego, że po prostu musimy grzeszyć. Wiem, że głosimy doskonałość w Chrystusie jako potencjalnie coś możliwego, ale są inni, którzy denerwują się na takie głoszenie, uważają, że my musimy grzeszyć. Potrzebujemy Ducha Świętego, by nas przekonał, że Jezus Chrystus jest jedynym człowiekiem, który może stwierdzić, że jest bez grzechu. On jest jako człowiek kimś więcej niż my. Był człowiekiem, który był posłuszny przez to, co wycierpiał. On musiał wzrastać w mądrości, musiał wzrastać w zrozumieniu, odczuwał zmęczenie, odczuwał ból. On wiedział, co się wokół niego dzieje. On był człowiekiem. Ale pamiętajmy, że on jako jedyny mógł utrzymywać, że jest bez grzechu. To wystarczyło, by grzeszni ludzie posłali go na krzyż. Ten zepsuty świat nie może zaakceptować takiego człowieka. Możesz sprawić, by ten gościu znów stał się święty i będzie to najbardziej niezwykła rzecz. My możemy być popularni w społeczeństwie, które chce mieć religię wszędzie, ale niech Kościół będzie Kościołem. Chrystus nigdy nie był popularny w społeczeństwie. Gdyby był On tutaj dzisiaj, świat odrzuciłby Go. On był przezroczystą czystością, potwierdzoną przez niebo. Tym właśnie był.
Jezus mógł stanąć osobiście tuż przed Bogiem i twierdzić, że jest bezgrzeszny. Takiego człowieka ten świat nie może zaakceptować. Ta świadomość była częścią tajemnicy pobożności, gdyż to Słowo stało się ciałem. On nie tylko przybrał ciało, ale on stał się ciałem. Stał się prawdziwym i doskonałym człowiekiem. Kiedy on przemawiał, mógł się zająknąć tak samo, jak i czasami my. On się męczył, tak jak każdy inny się męczy. On był głodny, jak każdy inny. On był prawdziwym i doskonałym człowiekiem. Jego słowa z Jana 12, 49 i 50. Proszę, otwórzcie Biblię na tym fragmencie. Jan 12, 49, 50. Otwórzcie tam Biblię i podajcie mi. Amen. Chcę to przeczytać razem z wami. Jan 12, 49, 50. Popatrzmy na te słowa, abyśmy mogli zobaczyć Jezusa, który twierdził, że jest bez grzechu. Bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał. On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Przeto, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Słowa Jezusa były proste, a jednocześnie miały nieskończoną głębię. W nim nie było nic dramatycznego. On nigdy nie zachowywał się jak aktor, on nigdy nie zachowywał się jak orator, nigdy nie mówił z grymasem lub gestykulacją, nigdy nie był ceremonialny, tego nie miał w zwyczaju, nigdy nie używał trudnych słów, a powiedział więcej niż ktokolwiek inny mógł powiedzieć na ziemi. Jego słowa były duchem i słowa były życiem. My mówimy o człowieku Jezusie Chrystusie, do którego obrazu Bóg chce, abyśmy się upodobnili. To jest obraz, w który Bóg chce nas przemienić. Ludzi takich jak wy i ja. Prości ludzie chętnie Go słuchali. On nigdy nie próbował zrobić wrażenia oratoryjnymi przemówieniami lub poezją. A jednak Jego słowa są tak piękne, że nigdy nie będziemy zmęczeni słuchaniem ich. Halleluja. On nigdy nie opowiadał śmiesznych historii, czasami coś wychodziło na zabawnego, ale On sam nigdy nie żartował. Bez oficjalnego statusu przemawiał z autorytetem, jakiego nikt przed Nim ani po Nim nie miał na ziemi. Często mówił o sobie, a jednak w żadnym przypadku nie możemy powiedzieć, że zajmował się sobą. Mógł twierdzić, ja jestem chlebem życia, ja jestem światłością świata, ja jestem prawdą. Kiedy mówił o życiu, to przemawiało życie, chociaż mówił to człowiek. Halleluja. On powiedział, słowa, które mówię, nie są moje, ale Ojca. Z tego powodu ani jedno słowo nie może być dodane do tego, ani ujęte z tego, co Jezus powiedział. Mówię, co słyszę u Ojca. On nie próbował powiedzieć czegoś poprawnie, co być może skieruje kogoś we właściwym kierunku, ale wypowiadał słowa życia ludzkim językiem. Na przykład, powiadam wam. Jego słowa brzmiały jak nikogo innego. Ale patrząc na Jego czyny, przejdziemy do Jana 5. Ewangelia Jana 5:19-30. Halleluja. Jana 5:19. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. I teraz werset 30. Nie mogę sam z siebie nic uczynić, jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę Tego, który mnie posłał. A teraz otwórzmy 14 rozdział i wiersz 30. 14:30.
Już wiele nie będę mówił z wami. Nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. I jeszcze 31. Lecz świat musi poznać, że miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi polecił Ojciec. Wstańcie, pójdźmy stąd. Dzieje 10:38 mówią o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Czynił dobro, nikt nie mógł mu zarzucić, że robi coś złego. On spędził swoje życie tu na ziemi, czyniąc dobro. Jako człowiek, nigdy słowem ani czynem nie zaszkodził nikomu. To nie oznacza, że był miękki i że nie obraził nikogo i dopasowywał się do otoczenia. Nie. Nie tak. To nie tak wyglądało. On był zupełnie szczery, ale miłujący. On czynił dobrze, ale nie był tylko doradcą lub pracownikiem socjalnym. On nie był względnie dobry, ale Jezus był absolutnie dobry. Nie są to uczynki moje, lecz Ojca. On nigdy się nie śpieszył, on nigdy nie gonił z jednego zadania do drugiego. My wszędzie biegamy i wszędzie się spieszymy, oglądamy się za siebie, nie dokończamy rzeczy, które zaczęliśmy. Ale on nigdy nie gonił z jednego zadania do drugiego. Zawsze był spokojny, chociaż był człowiekiem. On nie był sfrustrowany. Nie robię nic, co mi nie powie Ojciec. On nie był sfrustrowany i zaniepokojony. To jest to, czego On chce dla nas. Co On nakazuje, tego oczekuję. Ponieważ On będzie we mnie działał, kiedy się Mu poddam. Był człowiekiem, który czynił dobrze, dlatego musiał spędzać noce na modlitwie, będąc zupełnie zależny od Ojca. Dla człowieka to jedyny sposób, w jaki może przeżyć to życie. My powinniśmy całkowicie być zależni od Ojca i nic z tego nie pokazuje tak dobrze, jak nasze życie modlitewne. Pokaż mi kaznodzieję, który się nie modli, a ja Ci pokażę kaznodzieję, który nie wierzy w Boga. Pokaż mi kaznodzieję, który wierzy, że potrzebuje Boga, a będzie to człowiek, który wiele czasu spędza na swoich kolanach. Jego uczynki były wspaniałe, ale on czynił je w taki sposób, żeby były naturalną częścią jego życia. On nie usiłował czynić dobrze, gdyż on takim był. On nie musiał dopracowywać specjalnych efektów. Kiedy 5000 potrzebowało nakarmienia, on nie musiał zwoływać rady i debatować, co tu teraz poczniemy. Mamy 5000 mężczyzn, więc prawdopodobnie 20000 wszystkich. Co my teraz zrobimy? On nie musiał zwoływać rady. Nigdy się nie denerwował. Myślę, że Filip był z nim i również Jan. I Filip powiedział do niego, mamy tu mnóstwo ludzi, którzy są z nami od 3 dni i są głodni. Myślę, że musimy ich odprawić, ale mogą osłabnąć w drodze. Więc Jezus mówi, dajcie im coś do jedzenia. Myślę, że Filip odwrócił się do Jana, mówiąc, słyszałeś, co powiedział? My nakarmić. Czy widzisz ten tłum? My nakarmić. Tak on powiedział. Kiedy potrzebował nakarmić 5000, nie potrzebował rady. On wzbudzał martwych za pomocą słów. Działał i przemawiał jak nikt dotąd, jak nikt. On nigdy nie musiał sobie przypominać, że to jest ważne, aby wierzyć, nawet jeden raz. Jego relacja z Ojcem była tak bliska, że oni działali zawsze razem. Oni nigdy się nie rozdzielili, byli zawsze razem. My nie jesteśmy za bardzo w tym podobni, jesteśmy inni. Nasze możliwości i siły, my mamy tylko taką nadzieję, że coś dobrego z tego może wyjść. Kiedy nam coś się nie uda, to próbujemy czegoś innego. Jezus nigdy nie zaczął robić czegoś, o czym musiałby potem powiedzieć, że się pomylił. Dzisiaj wiele mówi się o tak zwanym humanizmie, a raczej wiele się robi na rzecz tego tak zwanego humanizmu, a mimo tego natura upadłego człowieka czyni go niehumanitarnym.
Pan Jezus jest jedynym prawdziwym człowiekiem. Wszystko prawdziwe ludzkie jest w Nim. On był zupełnie, kompletnie człowiekiem. Tak właśnie to było. Więc patrzymy na Niego. On jest człowiekiem, do jakiego chce nas upodobnić Bóg. Patrzymy na Jego słowa. Otwórzcie ze mną Dzieje Apostolskie, rozdział drugi. Mamy tutaj wspaniałe słowa. Będziemy patrzeć na Chrystusa, na osobę Jezusa. Dzieje 2, chcę czytać wiersz 24. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Amen. To są Dzieje 2:24. Tego człowieka skazano na śmierć. Wtedy, tak jak i teraz, wołają: zgładź go. A jednak nikt go nie pozbawił życia. On oddał je dobrowolnie. On powiedział: nikt nie może mi odebrać życia. Ja je oddaję, kładę i biorę z powrotem. Musimy pamiętać, że on był człowiekiem, nie supermanem, ale człowiekiem takim jak my, na tym miejscu. Był całkowicie taki jak wy, miał uczucia i wszystko inne. I chociaż oddał dobrowolnie swoje życie, nie był uwolniony od agonii i cierpienia. On czuł każdy gwóźdź wbijany w jego ręce. On czuł ogromną agonię. I nawet ojciec odwrócił się od niego, ponieważ nosił wasze i moje grzechy. On zgodził się na śmierć z miłości do zgubionego rodzaju ludzkiego. Jego śmierć nie była odizolowanym wydarzeniem historycznym, do którego został zmuszony, ale był to w całości odwieczny plan odkupienia. Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism. 1 Koryntian 15:3. Chciałbym, abyśmy teraz przeczytali z 10 rozdziału Jana, czytamy 10 wersetów o tym, o czym mówiliśmy. Coś opuściłem, więc teraz chcę przeczytać te wersety o dobrowolnej śmierci Chrystusa. Zaczniemy od Jana 10:17-28. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od mojego Ojca. Wtedy znowu powstał rozłam między Żydami z powodu tych słów i wielu z nich mówiło: demona ma i szaleje. Dlaczego go słuchacie? Inni mówili: to nie są słowa opętanego przez demona. Czyż demon może otwierać ślepym oczy? Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni i była zima. I przychadzał się Jezus w świątyni w przysionku Salomona. Wtedy Żydzi obstąpili go i rzekli mu: jak długo trzymać będziesz dusze nasze w napięciu? Jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie. Odpowiedział im Jezus: powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie, lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. Owce moje głosu mojego słuchają, i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Widzicie, na tym człowieku została wykonana egzekucja, ale on nigdy nie został zabity. On dobrowolnie oddał swoje życie. A teraz jeszcze raz przeczytamy Dzieje 2:24. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzi śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Niemożliwe było, by śmierć mogła go zatrzymać. On złożył swoje życie i polegał na tym, że Ojciec wzbudzi go z martwych. I my jesteśmy do tego samego powołani również. Ty masz autorytet do tego, by umrzeć dla tego, kim jesteś.
a potem żyć zmartwychwstaniem Ojca, powstać i chodzić nowym życiem. W dalszej konsekwencji śmierć nie mogła go powstrzymać, ponieważ śmierć jest rezultatem grzechu, a on nie znał grzechu. On był bez grzechu. On modlił się za wrogami, Ojcze, przebacz im. Nigdy nie powiedział, Ojcze, przebacz mi, ponieważ on nigdy nie potrzebował przebaczenia. Nawet na krzyżu nie miał poczucia grzechu, gdyż w nim nie było żadnej winy. Dlatego śmierć, grzech i jego konsekwencje nie mogły go zatrzymać, ponieważ on nie znał grzechu. Taka jest jego doskonałość. Doskonałość, do której my mamy się upodobnić. Ludzie mieli zawsze wielkie aspiracje, by reprezentować ten wielki naród. Ja osobiście myślę, że nie może być wyższej aspiracji. Te aspiracje są przyziemne i fizyczne, ale moja aspiracja to przemieniać się na Jego podobieństwo. Widzicie, Biblia mówi, że jesteśmy wspaniale, cudownie stworzeni. Ja nie mówię o ciele, o wszystkich jego członkach, nerwach, komórkach. To tak wspaniałe ciało, ale to ciało to nie ja. Ja to ktoś, kto jest we mnie. My urodziliśmy się jak dzieci w przewinieniu. Jako dziecko, jako młody chłopiec mógłbyś mieć potencjał do tego, by stać się Hitlerem, Genghis Khanem lub Stalinem. To wszystko było możliwe, ponieważ siła naszej nieprawości nie ma dna. Kiedy to życie natrafi na głupotę, możecie zobaczyć, co z tego wychodzi. Wy jesteście społeczeństwem, które się modli o swoje dzieci i możecie obserwować, jak ciąży ta nieprawość, że ostatecznie nie ma ona końca. Amen. 2 czy 3 lata temu pewna kobieta zatłukła na śmierć swoje małe dziecko. Inna utopiła swoje dziecko. Inny mężczyzna zgwałcił swoją 5-letnią córkę. To jest ta niekończąca się nieprawość. Kiedy myślisz o możliwościach małego dziecka zrodzonego z niewiasty, wspaniale stworzonego, to dziecko, to samo dziecko, kiedy narodzi się z Ducha Bożego, może powstać tak wysoko, że trudno to sobie wyobrazić, będąc podobnym do obrazu Jezusa Chrystusa. Halleluja! Halleluja Bogu! O Boże, pomóż nam zobaczyć nasze przeznaczenie. Nigdy nie będziesz nikomu zazdrościł, jeśli odkryjesz to, do czego Bóg cię przeznaczył, abyś się stał. Kim on był? Kim był ten człowiek? On narodził się z niewiasty. Jego narodzenie było takie, jak każdego innego człowieka. On urodził się poprzez normalne drogi rodne, jak każde inne dziecko na ziemi. Urodził się w bardzo, bardzo skromnych warunkach, chociaż przyszedł od Boga. Hallelujah. Nikt nie potrafi intelektualnie zrozumieć, jak został on poczęty z Ducha Świętego. Był nazwany człowiekiem, Jezusem Chrystusem, jak podaje 1 Tymoteusza 2:5. Był całkowicie człowiekiem i całkowicie Bogiem. On jest tajemnicą Bożą. Nikt nie może go zrozumieć. Nikt nie wie, kim jest Syn, jak tylko Ojciec. Łukasz 10:22. Pan Jezus jest człowiekiem, a jednak jest Synem Bożym. Te dwie rzeczy mogą wydawać się niezgodne, ale Jan łączy je stwierdzeniem, a słowo ciałem się stało. Jan 1:14. Musimy unikać błędnego myślenia, że słowo po prostu przybrało ciało, gdyż nie był on tylko w ciele. On był człowiekiem, ale wewnętrznie był Bogiem. On czuł ból, tak jak ty czujesz ból. On nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. On jako człowiek był kuszony we wszystkich dziedzinach, tak jak ja jestem kuszony i nie zgrzeszył. Jezus był prawdziwie i kompletnie człowiekiem jak my. On dorastał jak każdy inny człowiek. On jest Słowem Bożym. On był bezradny jak dziecko. Wzrastał i uczył się.
Wzrastał w mądrości. Żył zgodnie z tym, czego się uczył. Był cieślą. On wiedział, co znaczy być głodnym, spragnionym i zmęczonym. Był kuszony we wszystkim i to były prawdziwe pokusy. Był Synem Bożym i tak o sobie mówił, ale był też Synem Marii i miał ludzkie imię, imię Jezus. Amen. Nazywał się Synem Człowieczym, co oznacza, że przyjął całkowitą bezsilność ludzką. Całkowicie polegał na swoim Ojcu. To Bóg miał na myśli, kiedy nazwał Ezechiela Synem Człowieczym. Jednocześnie opisuje to rzeczywistą przyszłość człowieka, gdyż czytamy w księdze Daniela, że pewnego dnia wszystkie królestwa świata będą poddane temu, który jest jak Syn Człowieczy. Hallelujah. Tym Synem Człowieczym jest Jezus, który nazywa nas swoimi braćmi. Hallelujah. Bez względu, czy jesteś kobietą, czy nie, nazywa cię bratem. Alleluja. Chodzi tu o ludzkość. Jego imię było popularnym imieniem, ale jedynie on nadaje mu znaczenie, ten, który zbawia od grzechu. Z naszej strony musimy być ostrożni w używaniu jego imienia. Bóg uczynił go Panem i Chrystusem. Dzieje 2:36. Uczniowie nigdy, na ile ja znam Biblię, nie mówili do Niego Jezu. Ci, którzy Go poznali, z radością nazywali Go Panem. Halleluja. O niech będzie błogosławione Jego imię. Nie potrafimy wyjaśnić wszystkiego, kim Jezus jest, gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Ale człowiek Jezus Chrystus to osoba, do której mamy się upodabniać. Aby się upodabniać do obrazu takiego człowieka, jakiego właśnie opisaliśmy. Podnieście swoje ręce. Dziękujmy Bogu.